Cześć, tu Aga Kupczyńska, prowadzę blog agamasmaka.pl. Na co dzień pomagam ludziom lepiej żyć dzięki temu, że lepiej jedzą. Wszystko metodą małych kroków. Dziś chciałabym Ci opowiedzieć, jak metodą małych kroków schudnąć bez liczenia kalorii i bez dużych ograniczeń dietetycznych. Chciałabym Ci powiedzieć o takich 10 punktach, które są ważne, jeżeli chodzi o chudnięcie, ale nie tylko, bo tak naprawdę rozchodzi się o nasze zdrowie, rozchodzi się o nasze dobre nawyki żywieniowe i o to, aby w przyszłości uniknąć tak zwanych chorób dietozależnych. Jeżeli jesteś osobą zdrową, ale masz faktycznie nadwyżkę kilogramów, borykasz się z nadwagą lub z otyłością, to warto, aby już teraz pomyśleć o swoim zdrowiu w takiej szerszej perspektywie. Ja jestem jednak za tym, żeby nie wprowadzać tylko i wyłącznie jakichś diet na etap chudnięcia i w momencie, kiedy już schudniemy, możemy wrócić do poprzedniego stylu odżywiania. Jestem za tym, żeby ten styl odżywiania powoli, ale metodycznie modyfikować i aby ten styl odżywiania i zbudowane nawyki później, także już wtedy, kiedy schudniesz, pracowały na Twoje zdrowie. Teraz zatem 10 obiecanych punktów. Punkt pierwszy: jeść więcej i regularnie. Często, kiedy rozmawiam z moimi podopiecznymi, analizuję ich jadłospisy, moja taka pierwsza konstatacja jest taka, że te osoby powinny jeść więcej i regularnie. Regularność posiłków, wiadomo, kwestia bardzo ważna. Ja tylko, nie rozwodząc się tutaj jakoś bardzo intensywnie nad tym tematem, powiem, że regularność posiłków pozwala uniknąć podjadania słodyczy, czy w ogóle produktów, których nie chcielibyśmy jeść. Natomiast dlaczego mówię moim podopiecznym, żeby jedli więcej, skoro oni i tak mają nadwagę lub borykają się z otyłością? Ano dlatego, że zwykle ich posiłki wcale nie są jakieś duże objętościowo. Tak naprawdę zdarza się, że ich posiłków jest za mało. Przez to też dochodzi do podjadania słodyczy czy innych niewartościowych produktów. I ta pierwsza zasada, jeść więcej, dotyczy oczywiście zdrowych produktów, o których zaraz będę Ci mówiła więcej. Więc kluczem tutaj do skutecznego odchudzania bywa po prostu to, żeby zacząć jeść więcej, ale tego, co jest odpowiednie dla Twojego organizmu i co będzie działało na Twoją korzyść. Punkt drugi: ograniczyć ilość niezdrowych tłuszczów. Nie będę tutaj się rozwodziła nad tym, które tłuszcze są zdrowe, które są niezdrowe. Może podam Ci po prostu kilka produktów, które warto ograniczyć w diecie. Są to przede wszystkim tłuste mięsa. Zdecydowanie lepszą opcją będzie zamienianie tych tłustych mięs na mięsa chudsze. Zdecydowanie warto w ogóle ograniczyć ilość mięsa, bo to też będzie wpływało pozytywnie na ograniczenie tych tłuszczów nasyconych w diecie. Zamiast mięsa można z powodzeniem stosować chociażby rośliny strączkowe, tofu, tempeh. Są to produkty bogate w wartościowe białko. Warto ograniczyć tłusty nabiał. Jeżeli jesz i lubisz nabiał, to najlepiej jeść ten, który jest po prostu chudy, czyli jogurty, kefiry, chude sery. Zdecydowanie warto natomiast odstawić bądź mocno ograniczyć sery żółte, sery pleśniowe, sery topione. Na pewno warto również ograniczać produkty przetworzone, obfitujące w tak zwane tłuszcze trans, czyli tłuszcze częściowo utwardzone, częściowo uwodornione. To na pewno będą słodycze, na pewno będzie żywność typu fast food. Punkt trzeci: zdrowe tłuszcze jeść z umiarem. To znaczy, nawet jeżeli ograniczymy te tłuszcze niezdrowe i zaczniemy wprowadzać tłuszcze zdrowsze do diety, to też musimy liczyć się z tym, że ważne są ilości. Nawet najzdrowszy produkt, taki jak oliwa, orzechy, pestki, nasiona, stosowany w nadmiarze może spowodować po prostu nadwyżkę tłuszczu w naszej diecie. Więc dobrze jednak monitorować to, ile po prostu tych produktów zjadamy. Punkt czwarty. Jedz posiłki, nie przekąski. Często jest tak, że osoby, które próbują się odchudzać, nie mogą się uporać z tym nawykiem podjadania, o którym mówiłam. I kiedy mówię tym osobom, żeby zwiększyły liczbę posiłków, to one mówią, że one absolutnie nie są w stanie jeść 5 posiłków w ciągu dnia, bo nie są w siebie w stanie tyle
wcisnąć. Natomiast jak analizuję jadłospisy, to okazuje się, że te osoby zjadają i 6 albo 7 posiłków. Jako posiłek rozumiem wszystko, co się zjada. Więc czasem warto też zrozumieć, że zwiększenie ilości posiłków nie będzie oznaczało tego, że będziesz musiała czy musiał stać w kuchni przez cały dzień, bo na przykład na drugie śniadanie możesz zjeść naprawdę na prędce przygotowany koktajl, jogurt z dodatkiem orzechów i jakiegoś owoca, więc to nie musi być naprawdę nic skomplikowanego. Wiadomo, że te 3 główne posiłki powinny być solidniejsze, natomiast 2 dodatkowe, czyli drugie śniadanie i podwieczorek, mogą być naprawdę bardzo proste i wymagać naprawdę minimum działania. Natomiast traktujmy to faktycznie jako posiłki, a nie jako przekąski, bo słowo przekąska sprawia, że dość dowolnie zaczynamy te przekąski włączać w naszą dietę. Punkt 5 to ruch. Umieszczam ten ruch, aktywność fizyczną już na 5 miejscu, ponieważ uważam, że nie ma tak naprawdę zdrowej diety i zdrowego żywienia bez aktywności fizycznej. One wzajemnie się wspierają i w momencie, kiedy chcemy faktycznie schudnąć, to nie tylko chodzi o to, aby ograniczyć ilość kalorii, ale także, aby nasze ciało wydatkowało tę energię, którą spożywamy. Na początku może to być bardzo delikatna aktywność fizyczna, nie chodzi o to, aby biegać w maratonach, wystarczą spacery, chociażby spacery nieco intensywniejsze niż zwykle, wystarczy, jak ja to mówię, spacerowa jazda na rowerze. W każdym razie chodzi o to, żeby ruch był systematyczny i z czasem zauważymy faktycznie, że zwiększy się nasza wydolność, że zaczniemy czuć się lepiej i też będziemy mieli mniej ochoty na podjadanie, na różnego rodzaju rozrywki, które jednak skłaniały nas do spożywania większej ilości niezdrowych produktów. Punkt 6 to odpowiednie proporcje danych grup składników diety. I tutaj muszę zwrócić uwagę na to, co widzę w niektórych jadłospisach, mianowicie niektórzy moi podopieczni, którzy trafiają do mnie, ponieważ chcą faktycznie schudnąć, wcale nie jedzą jakichś dużych porcji. Natomiast czasem ma znaczenie to, jak będzie zbilansowany dany posiłek, ile tam będzie się znajdowało poszczególnych produktów. Czasem ograniczenie na przykład ilości ziemniaków, czasem ograniczenie ilości tłustego mięsa, czasem dorzucenie do posiłku warzyw może już zmienić zupełnie ten posiłek pod kątem zawartości poszczególnych makroskładników. Ja zwykle też proponuję coś takiego, bo często w polskich domach stosuje się dokładki z ziemniaków czy dokładki z mięsa. Ja zwykle moim podopiecznym jedzącym tradycyjne polskie posiłki sugeruję, żeby dokładki brali tylko i wyłącznie z warzyw bez dodatku tłuszczu. Przede wszystkim, jeżeli w diecie jest odpowiednia ilość błonnika, a błonnik właśnie znajduje się w warzywach, w roślinach strączkowych, zbożach, w nasionach, pestkach, orzechach. Więc jeżeli mamy odpowiednią ilość błonnika w diecie, to też dłużej mamy to takie uczucie sytości poposiłkowej, więc warto faktycznie wprowadzać te wartościowe produkty do diety i zwiększać ich ilość w posiłkach. Punkt 7. Zdrowe produkty nieprzetworzone. To znaczy tam, gdzie można, warto zamieniać produkty bardziej przetworzone na te mniej przetworzone. Warto na przykład wprowadzić do diety rośliny strączkowe, czyli soczewice, fasole, czyli soję, albo produkty zrobione z soi, na przykład tofu albo tempeh zamiast mięsa. To już będzie taki jeden ciekawy krok, jeśli na przykład zamiast 2 czy 3 obiadów w tygodniu, zamiast 2 czy 3 obiadów mięsnych w tygodniu wprowadzimy sobie właśnie takie obiady z roślinami strączkowymi w roli głównej. Do tego warto również na przykład wprowadzić nieprzetworzone zboża, czyli jeżeli do tej pory jedliśmy słodkie płatki kukurydziane lub jakieś inne czekoladowe, zamieńmy je na owsiankę. Jeżeli do tej pory jedliśmy biały chleb, zamieńmy ten chleb na pieczywo razowe lub na przykład jakieś żytnie na zakwasie. Jeżeli do tej pory jedliśmy jogurty słodzone, zamieńmy je na naturalne. Jeżeli do tej pory jedliśmy wędliny i kiełbasy,
upieczmy sobie jakieś chude mięso samodzielnie, czyli im mniej przetworzone produkty, tym bardzo często większa ilość wartościowych substancji w tych produktach i mniejsza ilość też tłuszczu czy cukrów dodanych, które jednak wpływają na to, że przybieramy na wadze mimo naszej niechęci. Punkt ósmy, czyli płyny. To bardzo ważne. Odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważne. O tym nie będę się rozwodziła. Nagrałam już taki podcast na temat tego, jak zacząć więcej pić i zachęcam serdecznie do odsłuchania tego podcastu. Natomiast płyny są bardzo istotne, szczególnie jeżeli zwiększamy w diecie ilość tych nieprzetworzonych produktów roślinnych, o których powiedziałam, to warto, aby również zapewnić sobie odpowiednie spożycie płynów, żeby nie doszło do jakiejś dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Punkt dziewiąty. Jeżeli już zdarzy Ci się, że będziesz chciała lub chciał zjeść coś bardziej kalorycznego, bo na przykład, nie wiem, jest jakaś okazja w pracy, czy po prostu chcesz coś uczcić, czy po prostu jesteś w odwiedzinach u przyjaciół lub u rodziny, to dobrze jest zjeść te bardziej kaloryczne rzeczy w pierwszej połowie dnia. Po prostu wtedy mamy szansę na spalenie tych kalorii przez cały dzień. Jeżeli zjadamy je na wieczór w sytuacji, kiedy no już mniej się ruszamy i praktycznie idziemy spać, to działa to jednak na naszą niekorzyść. I punkt dziesiąty, ostatni, to baczne i takie szczegółowe czytanie składów produktów, ale nie tylko składów. Dobrze podczas zakupów zerkać na tabele wartości odżywczych, które znajdują się na produktach gotowych. Warto sprawdzać, ile konkretnych makroskładników znajduje się w 100 gramach produktu. Warto analizować, ile faktycznie zjadamy poszczególnych makroskładników, jedząc standardową ilość danego produktu. Sprawdzajmy, ile jest węglowodanów, ile jest też cukrów dodanych w danych produktach. Sprawdzajmy, ile jest tam białka, ile jest błonnika, czy w ogóle on tam się znajduje, jaki jest dodatek soli. Nadmiar soli też nie jest wskazany, więc warto naprawdę czytać składy. Na początku jest to, mówiąc wprost, trochę upierdliwe, ale kiedy przywykniemy do analizy składów i kiedy znajdziemy już te produkty, które są wartościowe, i będziemy wiedzieli, gdzie znajdują się one w naszym ulubionym sklepie, na której półce, to będziemy już automatycznie chodzić po te konkretne produkty i nie będziemy musieli za każdym razem czytać składów tych produktów i ich analizować. Na początku bywa trudno, ale później można do tego przywyknąć i czerpać już tylko korzyści. Podsumowując, żeby schudnąć, paradoksalnie trzeba czasem jeść więcej, oczywiście odpowiednich produktów, i jeść regularnie. Po drugie, warto ograniczyć ilość niezdrowych tłuszczów. Zdrowe tłuszcze oczywiście wprowadzić do swojej diety, ale również jeść je z umiarem, jeżeli chcemy mieć efekty naszego odchudzania. Postawmy na posiłki, nie przekąski. Nauczmy się po prostu regularnego jedzenia. Punkt kolejny to ruch. Choćby spacery, delikatna jazda na rowerze, chodzenie po górkach i pagórkach w lesie, robienie tego, co sprawia nam przyjemność, a jeżeli żaden ruch nie sprawia nam przyjemności, to ćwiczenie chociażby w 15-minutowych seriach. Chodzi po prostu o to, żeby jakkolwiek się ruszać. Pamiętajmy o odpowiednich proporcjach danych grup składników diety. Jeżeli bierzemy dokładki, to dokładajmy sobie warzyw, niech ta grupa króluje na naszych talerzach. Pamiętajmy o tym, żeby jeść jak najmniej przetworzone produkty, czyli rośliny strączkowe, czyli pełnoziarniste zboża, jogurty czy kefiry naturalne, niesłodzone produkty. Jeżeli już jemy mięso, to przygotujmy je samodzielnie, albo po prostu też starajmy się ograniczyć jego ilość. Sięgajmy po nasiona, pestki, orzechy, i oczywiście odpowiednią ilość płynów. Jeżeli zdarzy nam się jakiś produkt, który nie do końca wpisuje się w te zasady, nie ma problemu, od czasu do czasu wszystko jest dla ludzi, starajmy się jeść te produkty w pierwszej połowie dnia i pamiętajmy, gotowce, które znajdujemy w sklepach,
bywają już naprawdę coraz lepszej jakości, ale żeby to ocenić, musimy umieć czytać składy i je analizować i warto to zrobić szczególnie na początku. Mam nadzieję, że ten podcast okaże się dla Ciebie pomocny. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, sugestie i chcesz mi coś powiedzieć, to zachęcam Cię serdecznie do odwiedzenia mojego bloga agamasmaka.pl. Jestem również na Facebooku i Instagramie. Zachęcam do kontaktu i do usłyszenia. Cześć!